Cześć, dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom tego podcastu. Jest to pierwszy z takich typów podcastów na kanale, więc cieszę się, że jesteście z nami i witamy też naszą... Gościnie koniecznie. Koniecznie gościnie, dobrze, więc gościnie Agnieszkę Rusiecką. Zaprosiłam ją do tego podcastu po to, żeby porozmawiać o wspierającym uczeniu przedmiotów artystycznych. Dzisiaj mówimy o wspierającym uczeniu muzyki. Zapytałam Agnieszkę, jak ją przedstawić. Powiedziała, żeby podkreślić, że pracuje z miłośnikami muzyki. Wspiera miłośników muzyki. A o co jej tak naprawdę chodziło, to zaraz to rozwinie. Cześć Agnieszka. Cześć wszystkim, dzięki Martyna bardzo za zaproszenie do Twojego podcastu. Tak, no ja myślę, że właśnie tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że ci miłośnicy muzyki to są ludzie, którzy wybierają to, że chcą muzyką się zajmować. Tak, jakby to jest dla mnie najfajniejsza grupa. Przyznam się do pracy, w sensie do pracy, do wspierania, bo też każdy taki człowiek, który przychodzi i gdzieś tam prezentuje swoją muzyczną historię, mi daje pole do tego, żeby się do tej historii włączyć i towarzyszyć mu w tej drodze, więc dla mnie to jest zawsze ciekawe poznawać ludzi, którzy na co dzień zajmują się naprawdę rozmaitymi zawodami i robią różne ciekawe inne rzeczy niezwiązane z muzyką, a gdzieś tam po godzinach biorą instrument w dłoń, czy przychodzą do mnie i razem gdzieś tam możemy sobie tą muzykę uprawiać. Czyli to jest grupa osób, muzyków niezawodowych. Tak, dokładnie. To są muzycy, którzy gdzieś tam raczej edukacji muzycznej nie odbywali, chociaż też zdarzają się tacy, którzy kiedyś odbywali, przez jakiś czas odłożyli instrument do szafy albo na szafę i później chcieli do tego wrócić, więc też takie historie gdzieś tam powrotów muzycznych się zdarzają. A druga grupa to są też na przykład dzieci, które uczą się regularnie w szkole muzycznej i potrzebują na przykład pomocy w codziennych ćwiczeniach. Pomocy, bo no zdarza się czasami, że są jakieś tam problemy, tak, to są ci uczniowie tak zwani niezdolni, bardzo nie lubię tego określenia. Uczniowie niezdolni, czyli z taką etykietką. Tak, tacy, którzy zostali w ten sposób nazwani, czy to przez pedagogów, czy to, no czasami też rodzice niestety wspierają takie etykietowanie swoich własnych dzieci. No ja trochę walczę z tym, tak, jakby nie podoba mi się to do końca, w takim sensie, że no moim zdaniem jest to po prostu kwestia tego, ile czasu trzeba komuś poświęcić, tak. Są uczniowie, którym pewne rzeczy przychodzą bardzo łatwo, to jest oczywiście grupa bardzo wygodna, bardzo łatwa do współpracy, ale są też uczniowie tacy, którzy po prostu potrzebują więcej zaangażowania ze strony nas, pedagogów, tak, więc wtedy to też jest fajne pole do tego, żeby trochę sprawdzić swoje możliwości, trochę się nauczyć, tak? Ja myślę, że przy takich uczniach na pewno pedagog więcej się nauczy, tak? No coś ciekawe teraz mi się pojawiło. Skąd taka wielka właśnie potrzeba właśnie tego z etykietą, że tego najgorszego w klasie załóżmy, czy tam z trudnościami, żeby mimo wszystko przyjść i dalej walczyć w cudzysłowie? Wydaje mi się, że to trochę wynika z tego, tak jeżeli miałabym z własnych doświadczeń muzycznych i szkolnych tak naprawdę się wypowiadać, wynika to z tego, że no jednak edukacja taka powszechna w Polsce, wydaje mi się, jest nastawiona na tych najzdolniejszych, tak? Jakby odsiewamy tych, którzy są najzdolniejsi i później pracujemy z nimi tak, żeby właśnie wysyłać na konkursy, chwalić się, tak, szkoły bardzo lubią też się chwalić swoimi, czy to absolwentami, czy po prostu zdolnymi uczniami, czyli tak? Więc osiągnięciami jakby tych uczniów. Dokładnie, dokładnie, to jest to. No przy czym też właśnie ta, powiedzmy, średnia grupa, czy ta najmniej zdolna grupa, tak zwana, no nie chcę powiedzieć, że jest skazana na straty, ale czasami troszkę to tak wygląda, tak? Jakby, no mówię, łatwiej jest pracować z uczniami, którzy są zdolni, im wszystko przychodzi łatwo. Ci, którzy potrzebują więcej czasu, no to są wyzwaniem. Tak? I to teraz pytanie, jak taki pedagog do tego podejdzie, czy będzie chciał tego czasu więcej poświęcić, czy właśnie jeszcze więcej poświęci tym, którzy są zdolni i jeszcze bardziej gdzieś tam im pomoże dojść wyżej. Czyli chcesz powiedzieć, że być może polska, no może nie tylko polska, edukacja muzyczna, ta publiczna, taka państwowa, jest dla tych, którzy się mają wybić.
Zdarza się, tak. Jakby wydaje mi się, że jest taka tendencja. Oczywiście no nie ma reguły, tak? Sądzę, że znaleźliby się pedagodzy, może nawet jakaś większa grupa, niż nam się wydaje, którzy chcą tych uczniów mniej zdolnych gdzieś tam zaopiekować i ich wesprzeć. Ale no, jeżeli miałabym mówić o takiej ogólnej tendencji, to może się wydawać właśnie w ten sposób, że ci uczniowie bardziej zdolni są bardziej cenieni. A skąd u Ciebie właśnie taka chęć zajęcia się nimi? Wiesz co, tutaj no, żeby uniknąć prywatnych wycieczek, to tylko pokrótce powiem, że sama mam za sobą 12 lat takiej regularnej edukacji, powiedzmy pierwszy, drugi stopień szkoły muzycznej, plus jeszcze później Akademia Muzyczna, więc moje własne obserwacje plus moje własne doświadczenie sprawiły, że gdzieś tam ta potrzeba pracy też z tymi mniej zdolnymi się urodziła i jakby robię to już trochę czasu i mega mi to frajdę sprawia. Widzę, że to naprawdę jest sens w tym i no i tak jakoś wyszło. Czyli czegoś doświadczyłaś też trudnego i nie chcesz, żeby ktoś doświadczył podobnych rzeczy, albo chcesz to... Tak, ja akurat miałam tak, że nie miałam jednego nauczyciela przez całą szkołę muzyczną, tylko gdzieś tam oni się zmieniali i no przyznam, że gdzieś tam dopiero pod koniec tak się stało, że trafiłam, bo to też właściwie nie miałam za bardzo na to wpływu, tylko rzeczywiście trafiłam, zostałam przydzielona do nauczyciela, który na ostatnie 2 lata liceum tę miłość we mnie rozbudził do ćwiczeń, do wszystkiego tak naprawdę związanego. Bardzo żałuję, że wcześniej to się nie wydarzyło. No, więc jakby tutaj... Różnie się działo. Moje właśnie te doświadczenia gdzieś tam, które mnie kształtowały jako muzyczkę, sprawiły, że ta potrzeba się gdzieś tam urodziła. Potrzeba? Potrzeba właśnie pracowania nie tylko z tymi najzdolniejszymi, ale też właśnie z tymi, którzy po prostu chcą muzyką się zajmować, tak? Jakby może też warto dodać, że jest takie przeświadczenie, że no jeszcze wciąż wydaje mi się, że ta muzyka tak zwana klasyczna, tak zwana poważna jest zarezerwowana tylko dla jakiejś wąskiej grupy wybrańców i tylko oni mogą tę muzykę uprawiać, tak? Rodzisz się z talentem bądź nie, jeżeli tak, no to witamy, jeżeli nie, to do widzenia, znajdź sobie inny. Tak, dokładnie. No myślę, że już trochę też ten stereotyp zostaje przełamywany, tak? Jakby tutaj takie rozumienie talentu w postaci zespołu kompetencji, które nie są dane raz na zawsze, a bardziej które mamy i możemy rozwijać, to jest coś, z czym ja się bardziej zgadzam, tak? Jakby wiadomo, rzeczywiście rodzimy się z różnymi kompetencjami, różne kompetencje też gdzieś tam jako dzieci mamy rozwijane, ale no sądzę, że można je kształcić, tak? Jeżeli tylko wiadomo, chorobowo nie ma jakichś tam uszkodzeń słuchu czy czegoś, to myślę, że jest to możliwe, żeby się tym zaopiekować, żeby się tym zająć i dalej po prostu rozwijać. Tylko mówię, zależy ile to czasu zajmie, tak? Czy to będzie 5 lat w przypadku jednego ucznia, 10, 15, a może całe życie, tak? Jakby tutaj też jest to pytanie, dlaczego to robimy i czy my chcemy osiągać cele i sobie je tak odhaczać, czy chcemy mieć przyjemność z tego, że idziemy tą drogą, że tę drogę wybraliśmy. No jakby tutaj szczerze powiem, że mi ta druga opcja jest bardziej bliska. Czy nie nastawiasz się na efekt? Efekt właściwie jest wynikiem dobrej, dobrze wykonanej pracy, tak? Jakby tutaj my też możemy się tą pracą cieszyć, możemy mieć przyjemność z ćwiczenia, chociaż też jest taki stereotyp rzeczywiście, że ćwiczenie to powinna być krew, pot, łzy, jakby dopiero wtedy w tych bólach rodzi się coś wspaniałego. No nie wiem, tak jest z moich własnych doświadczeń pedagogicznych, tutaj widzę, że ci ludzie, którzy przychodzą, ci moi uczniowie, których serdecznie pozdrawiam zresztą. Słuchają nas. Oczywiście, że słuchają, tak, mam nadzieję. To widać to, że naprawdę ten proces to może być niesamowita frajda i przy okazji oczywiście mamy też efekty, tak, ale to nie jest tak, że tutaj się rodzi jakaś niesamowita presja, bo ileś czekamy na ten efekt, a on nie następuje, tak, tylko my wiemy, że my po prostu pracujemy, wiemy dokąd dążymy, my tam dojdziemy, tylko pytanie kiedy, dajemy sobie na to czas, tak, jakby to jest zupełnie coś innego niż to, czego doświadczyłam w szkole muzycznej, więc miła odmiana dla mnie również. Doświadczenie jest tak jak w drodze, a nie, tak. Niekoniecznie jest ważne, co tam jest na końcu tej drogi. Tak, no my tam w końcu, tak jak powiedziałam, dojdziemy, tak? Ale rzeczywiście, jeżeli potrafimy cieszyć się z tego, że pracujemy, z tego, że się doskonalimy, z tego, że właśnie rozwijamy się, no bo tutaj też warto powiedzieć o tym, że
No jakby rozwój sam w sobie jest fajnym celem, bo jego się nie osiąga, on po prostu się dzieje, tak? Więc dla mnie tutaj to odkrycie, tak? Nie pamiętam dokładnie ile lat temu to było, ale to był przełom, tak? Dla mnie, że kiedy wiem to, że ten rozwój jest nieosiągalny, on się po prostu rozwija i dzieje, to można to robić całe życie, tak? I wtedy tak naprawdę te cele, które się dzieją, one jakbyśmy sobie to miały wyobrazić na przykładzie takich małych punkcików, które są jako linia, tak? Jakby mamy te cele jako punkciki. Kiedy się troszkę z dystansu na to spojrzy, to wtedy mamy tę drogę i jakby pomiędzy też przecież coś jest, prawda? To nie jest tylko tak, że są tylko te cele. Ale właśnie jeżeli nie potrafimy się cieszyć tym, co jest pomiędzy, czyli tą drogą, tym procesem przygotowywania, to tracimy dużo, tak myślę. W sensie jakby tracimy dużo radości, bo to też potrafi sprawiać frajdę. I widać to naprawdę na zajęciach, widzę to bardzo po ludziach, którzy czasem przychodzą i pytają się mnie, czy to nie jest za późno. No właśnie, nie? Jakby też jest takie przeświadczenie, że no jak nie zaczęłaś za grać późno, w wieku... Za późno na co? No właśnie na zajmowanie się muzyką, tak? Na wzięcie tego instrumentu w dłonie. Jest takie przeświadczenie, że jeżeli nie zaczęłaś, nie wiem, w wieku 4, 5, 6, 7 lat, to już jesteś stracona. Znaczy wiadomo, no może nie będziesz wygrywać wszystkich konkursów, nie wygrasz konkursu wieniawskiego, nie zobaczymy cię na scenie w NFM-ie. Tutaj może rozwiniemy skrót w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Ale właśnie są różne cele, tak? Jakby ludzie, którzy przychodzą tutaj, chcą grać, często po prostu chcą mieć świetne hobby, czas na odreagowanie po pracy, tak? Jakby tutaj temu też może służyć muzyka i myślę, że to też jest bardzo fajny cel. Czyli wracając jeszcze do tej edukacji, to tam trochę jest więcej potu i łez po drodze, na końcu jest efekt, a to tobie zależy, żeby po drodze była też przyjemność. Tak, i jak najmniej krwi, potu, łez. Znaczy nie wiem, no u mnie na zajęciach raczej tych przyjemności się nie uświadcza, takich jak krew, pot i łzy, bo nie o to tutaj chodzi, nie po to się spotykamy. Znaczy no wiadomo, są różne też podejścia, tak? Nie zapominajmy o tym, że może jeszcze 50 lat temu dydaktycznie to troszkę inaczej wyglądało, tak? I tutaj... No trzeba też pamiętać, że ci nauczyciele, którzy kształcili się wtedy, podejrzewam, że mają zupełnie inne tutaj spojrzenie, moglibyśmy się może nawet pokłócić na ten temat. Więc gdzieś tam takie sposoby wychowawcze czy pedagogiczne, jak krzyk, czy jakieś takie właśnie wymuszanie, zmuszanie, straszenie, nie wiem jak jeszcze to określić, może jakieś takie tak zwane wjeżdżanie na ambicje, tak? No nie powiem, że poniżanie, no ale niestety pewne formy też czasami się zdarzają, są uznawane przez takich starszych nauczycieli jako świetne narzędzie pedagogiczne. No nie wiem, dla mnie żyjemy już w XXI wieku, możemy inne narzędzie, troszkę przyjemniejsze i mniej szkodliwe dla psychiki dziecka, czy w ogóle człowieka, tak? No bo o tym mówimy, to dziecko później dorośnie, będzie te wszystkie ślady w sobie nieść jako dorosły muzyk. No dobra, no powiedzmy, że uczysz na miękko. Tak, można powiedzieć. Uczysz na miękko, no ale są efekty tego? Oczywiście, że tak. Tak, przede wszystkim efekt jest taki, że ja widzę, że ci ludzie chcą, dalej chcą, jakby ta iskierka początkowa, z którą oni do mnie przychodzą z ciekawością, co ich tutaj czeka, ona nie umiera, tylko się rozpala i są pomysły na coraz nowsze projekty, coraz nowsze jakieś tutaj przychodzą, nie wiem, pomysły na przykład na zakładanie zespołów, tak? Ludzie, którzy nie zajmują się muzyką zawodowo, grają w zespołach, jak to jest możliwe? Przecież tutaj kameralistyka, no to jest dziedzina poważna. Oczywiście, no wiadomo, to jest inny poziom i w tym momencie ja bym nie rozróżniała, czy gorszy, czy lepszy, bo w ogóle po co, tak? Tylko oni po prostu się cieszą z tego, że mogą to robić. Ja się cieszę, bo też mogę to z nimi robić, więc tutaj ja też przy nich się rozwijam. To jest dla mnie piękne. Poważna, muzyka, tak, nie poważna. Tak, no właśnie, muzyka poważna. No czasami też jest śmieszna, czasami też jest przyjemna. To jest też coś, o czym chciałabym, żebyśmy pamiętali, że ta muzyka może być też przyjemna. Tak? No to też ciekawe, że ktoś może twierdzić, że właśnie taka nauka na twardo jest skuteczna. Natomiast jej podłożem jest taki mechanizm uczenia w lęku. No właśnie, no to jest pytanie, co chcemy poświęcić, tak? Bo jakby tutaj troszkę wartościując, czy nasze zdrowie psychiczne jest ważniejsze od tego, czy wygramy jakiś konkurs, czy dostaniemy więcej punktów na egzaminie. No podejrzewam, że są ludzie, którym bardziej na tym zależy, ale z mojego punktu widzenia, no lepiej dbać jednak o swoje zdrowie, tak? I tutaj... Ty się zajmujesz właśnie takiemu towarzyszeniu, tym
no, młodym muzykom, adeptom. I starym też. Ja chcę dodać, że starym właśnie. Też. Ja mam w ogóle taki przekrój uczniów, no. Że tutaj mogę powiedzieć, że to działa na różnych grupach wiekowych. W sumie możemy powiedzieć, że robimy podobną rzecz, tylko ja nie uczę gry na instrumencie, ale robimy to samo pod względem takiej reedukacji, zmiany myślenia, bo ja jako psycholog moim zadaniem jest tak jakby wspólne wybicie sobie z głowy tego toksycznego profesora. Czasami widzę, że ktoś może już no, mieć kilkadziesiąt lat, a wciąż się do tego profesora odwołuje. No czasami ciężko jest ten obraz gdzieś tam z głowy sobie wyrzucić. No wiadomo, czas też pomaga i generalnie też jakieś refleksje nad tym, tak? Czy my chcemy takiego profesora ze sobą gdzieś tam nieść, żeby on komentował nasze osiągnięcia, a tak naprawdę on chyba najczęściej komentuje jednak niepowodzenia, prawda? Tak mi się wydaje, więc tutaj to jest chyba ważne, żeby też się tym zajmować. Tak, i jeszcze przychodzi mi do głowy, żeby uczyć, że ten głos, który słyszymy od lat, no od dziecka, może nawet 4-5 roku życia, to nie jest koniecznie nasz głos wewnętrzny, no właśnie. Tylko coś z zewnątrz. Nie? Czyli jak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że Ty przychodzisz jako taki inny głos. Już teraz tak, no właśnie. Bardzo dobrze, że w ogóle poruszyłaś ten temat, no bo też warto o tym wspomnieć, że przecież dzieci, one nie potrafią ocenić tego, co mogą odsiać, a czego nie. One przychodzą i tak jak rodzic jest autorytetem do pewnego etapu, tak? Tak samo nauczyciel jest autorytetem. Jeżeli nauczyciel mówi, jesteś beznadziejna, beznadziejny, no to niestety dziecko może przyjąć, że no skoro nauczyciel tak mówi, to tak jest. Więc jakby tutaj też taka ostrożność w tym, co przekazujemy uczniom, zwłaszcza tym najmłodszym, ze strony pedagogów taka ostrożność byłaby jak najbardziej wskazana. No bo jak się jednak słyszy od 5, 10, no może czasami to za dużo, tak, ale powiedzmy wystarczy 1-2 osoby, tak, z pedagogów, z którymi masz styczność, nie wiem, załóżmy, chodzisz do szkoły muzycznej 12-letniej i przez te 12 lat od tych dwóch osób słyszysz na swój temat, przez ten cały rok szkolny, 10 miesięcy razy te 12, no to może utkwić coś, tak, i zostać, zakorzenić się, no jakby ja teraz mówię z perspektywy osoby, której na szczęście udało się trochę odsiać już, tak, nawet sporo uważam, ale no wtedy, kiedy były te lata szkolne, kiedy no rzeczywiście te głosy gdzieś tam krążyły w głowie, te ciężkie, ciężkie komentarze, te takie, można powiedzieć, może nie, że nieprzychylne, chociaż no jednocześnie pewnie tak, ale te właśnie może bardziej krzywdzące niż wspierające, chociaż teraz na przykład wiem, że można było to powiedzieć inaczej, przekazać, no bo wiadomo, to tam był jakiś komunikat, tylko on został przekazany w taki sposób, że niekoniecznie był dla mnie zdrowy, to gdyby udało się tego uniknąć, no to miałabym o tyle lżej przez te wszystkie lata nauki. Ta relacja nauczyciel-uczeń jest specyficzną relacją. Bardzo wyjątkowa. W muzycznej szkole, bo jest jeden, jeden na jeden. To jest relacja tak zwana mistrz-uczeń, tak? Bardzo dużo się o tym mówi. No i właśnie tutaj tym bardziej ten autorytet tak się wysuwa na pierwszy plan, że jednak jeżeli mistrz coś mówi, no to to musi być prawda. Jakaś taka bliskość się może... No super by było, gdyby to była właśnie więź taka zdrowa, taka wspierająca, taka, no może nie powiem, że rodzicielska, no bo może bez przesady, ale generalnie myślę, że tutaj to, że to jest relacja, to jest też coś, o czym trzeba pamiętać. To nie jest na zasadzie przychodzi do mnie uczeń, dzień dobry, gramy, do widzenia, ale jednak jakaś relacja też się tworzy. No oczywiście ona nie jest koleżeńska, ona nie jest jakaś tam, no wiadomo, może ze starszymi uczniami czasem też można coś bardziej porozmawiać, ale generalnie jest relacja i ta relacja też ma wpływ na to, jak potem nauczanie wygląda. No bo też wyobraźmy sobie, że na przykład relacja jest kiepska, no i w tym momencie, dlaczego ja mam się słuchać kogoś, kto na przykład dla mnie nie jest dobry? Tak, tu się rodzi takie pytanie. I zaczynam kwestionować to i podważać, co dziecko, mi mówi nauczyciel. Które doświadczyło zdrowych relacji w domu i wie, na czym polega ta zdrowa, wspierająca relacja ze strony rodziców, może mieć jakieś takie, ej, coś tu jest nie tak. Super by było. Traktuje, tak, nie? Tak, jeżeli takie dziecko potrafiłoby właśnie określić, że tutaj jednak coś nie działa. Właśnie, teraz dochodzimy do trzeciego bardzo ważnego elementu, czyli do rodziców. Jaka jest tutaj rola rodziców? No bo myślę, że tutaj powinna być jakaś, powinien być ten udział rodziców. Chociażby to właśnie, żeby mieli uszy otwarte na jakieś sygnały ze strony
swoich dzieci i właśnie ufały, że jeżeli dziecko sygnalizuje, że coś tam jest nie tak, coś tam się może dziać, no to trzeba się tym zainteresować, tak? Dziecko, tak jak w klasie 30-osobowej, no nie ukryje się gdzieś tam w ostatniej ławce. Jeden na jeden to jest właśnie troszkę bardziej na widoku. No i właśnie, czasem zdarza się, że jeżeli jest jakaś sprawa, tak, tutaj nauczyciel ma coś do takiego dziecka, jest coś do rozwiązania, no to często jest tak, że rodzice bezrefleksyjnie dołączają do nauczyciela i dziecko czuje się co? No trochę jakby zostawione, no bo tutaj jednak, czyli też oczywiście nie chodzi o to, żeby zaraz bezkrytycznie rodzic dołączał do dziecka, tak, ale chodzi o to, żeby też rodzic postarał się ocenić trochę jednak z punktu widzenia obserwatora, bo jego w tej relacji mistrz uczeń nie ma, tak, ale jest obecny gdzieś tam jako osoba towarzysząca, żeby potrafił się jakoś w tym odnaleźć. No, nauczyciel też może powiadać po prostu schemat z domu, nie? Więc wtedy tym jest mocniejszy wzorca. Tak. No i właśnie tutaj też trochę dołączamy do takiego tematu, którym jest dbanie nauczyciela o samego siebie, tak? Bo taki nauczyciel zadbany, taki, który, no nie wiem, podstawowo po prostu zapewnia sobie to, czego potrzebuje jako osoba, nie będzie swoich jakichś problemów, nie będzie zagrożenia, że swoje problemy będzie gdzieś tam na dziecku sobie odbijał. Czyli dla ciebie nauczyciel nie powinien tylko śmigać w technice? Żeby był dobry nie, nauczyciel. To nie jest, to znaczy oczywiście miło by było, tak, ale generalnie to nie, jakby własne umiejętności to jeszcze nie jest pedagogika. Pedagogika to jest zupełnie inny dział i tutaj też trzeba włożyć trochę wysiłku, żeby się doszkolić, żeby się nauczyć, żeby wiedzieć, jak z taką małą osóbką, czy większą, średnią, czy w ogóle z dorosłą osobą postępować. Tak, więc no tutaj ta wiedza pedagogiczna wydaje mi się, że jest po prostu niezbędna. No to może, bo przed też nagrywaniem trochę rozmawiałyśmy o takiej tajemniczej kartce, którą znalazłaś wczoraj. To po prostu przeznaczenie. Tak, to jest taka kartka, na której kiedyś, chyba przy okazji jednego z przedmiotów właśnie na Akademii Muzycznej, wypisałam cechy idealnej nauczycielki. To chyba takiej mojej po prostu wymarzonej. Możliwe, że to był właśnie ten etap, kiedy ja sama zastanawiałam się, czego potrzeba mi, jaka bym chciała być dla innych, dla moich uczniów potencjalnych. No i rzeczywiście tutaj są takie sformułowania, z którymi ja się wciąż jeszcze zgadzam. I to też jest bardzo miłe uczucie. I gdzieś tam też w tym duchu intuicyjnie wydaje mi się, że uczę. No to możemy sobie przejść przez te punkty, może ewentualnie coś tam skomentujemy. Dobra. Myślę, że część już w ogóle poruszyłyśmy, tak? Nie chcąc, nie chcąc. Więc punkt pierwszy brzmi: daje prawo do popełniania błędów. Błąd równa się nauka. Tak, to jest coś, co gdybym wiedziała w podstawówce, nie no, śmieję się oczywiście, ale rzeczywiście takie rzeczy, to myślę, że nawet jak człowiek nie zajmuje się muzyką, to warto wiedzieć, że jakby to nie jest koniec świata. Oczywiście są błędy, które ciężko jest odkręcić, ale generalnie zawsze można z tego jakąś naukę wyciągnąć i że ktoś się pomylił, to nie jest koniec świata. To jest fajny wektor, gdzie dajemy teraz naszą energię do pracy. Tak bym chciała do tego podchodzić. Ja pamiętam, jak uczyłam się śpiewu, słowa mojej nauczycielki, że nie bój się fałszuj, śpiewaj po prostu. No i super, jak przynajmniej zafałszujesz i cię będzie słychać, to wiesz, że trzeba to poprawić. Jak będziesz tam pod nosem coś ukrywać, no to nie będzie wiadomo, że trzeba na tym popracować. Są ludzie, którzy się fałszami zachwycają. Są koneserzy, tak jakby każdy znajdzie coś dla siebie. No, więc jakby tutaj myślę, że też warto o tym pamiętać, czy jest się muzykiem, czy nie. Zobaczymy, czy tutaj dotrzemy też do innych odbiorców, ale tutaj to hasło, że błąd to jest, dobrze wykorzystany błąd to jest nauka, to jest świetna rzecz. Cytując takiego mojego znajomego, nikt się nie pomyli tak jak ja. Po tym możemy poznać siebie nawzajem, rozpoznać, że nikt nie popełnił tego samego błędu. No właśnie. No i też niektóre błędy trzeba na własnej skórze przeżyć, żeby właśnie fajnie się nauczyć. Okej, punkt drugi. Cierpliwie wspiera. No to już też częściowo mówiłyśmy, ale tutaj chyba miałam na myśli coś w stylu takiego, a przynajmniej teraz mi taka impresja przychodzi do głowy, że rzeczywiście czasami czekanie na te efekty jest trudne. Zwłaszcza jak ci gdzieś tam wisi egzamin za głową, wiesz, że za miesiąc uczeń już musi. No, ja na szczęście nie mam takich tutaj problemów, jeżeli mogę to nazwać problemem. U mnie egzaminów nie ma, ale tutaj ta cierpliwość w oczekiwaniu na efekt myślę, że też jest bardzo potrzebna, dlatego że kiedy my się nie niecierpliwimy, to wtedy uczeń też
nie czuje presji, mhm. tak? Jeżeli my dajemy mu ten czas, dajemy mu tą przestrzeń i mówimy, ok, ja tutaj jestem, będę ci towarzyszyć tak długo, jak długo będziesz tego potrzebować, on wie, że to jest proces, tak? Że spokój jest zaraźliwy. Dokładnie, dokładnie, więc możemy zapewnić też takie wsparcie w oczekiwaniu na efekt i to jest też, myślę, takie komfortowe po prostu. Ale też myślę, że ważne, żeby nauczyciel nie traktował tak jakby porażki, w cudzysłowie porażki mhm. ucznia jako swojej, no nie? No tak, fajnie byłoby to oddzielić. No ale też właśnie fajnie byłoby to, tę porażkę, tak jeszcze nawiązuję właśnie do punktu pierwszego, przypomniało mi się właśnie świetna rzecz, którą przeżywałam z moim właśnie ostatnim nauczycielem skrzypiec, kiedy po egzaminach, kiedy wracaliśmy do sali, było omówienie egzaminów, on zaczynał od tego, co nam się udało. On zaczynał od tego, co nam się udało, a później, kiedy rozmawialiśmy o tym, co się nie udało, to po prostu to tak kwitował, że my będziemy teraz nad tym pracować. Piękne to jest, kiedy tak, będziesz mówić tej osobie, która czeka, jest jakby żona twoich porad, będziesz mówić, że doceniasz jej pracę, no bo to jest bardzo ważne, żeby też docenić to, co my robimy. Później wskażesz, ale w taki sposób, no można neutralny, albo nawet myślę, że wspierający, jakby wskazać komuś błędy, i pokazać, że my będziemy nad nimi pracować, bo w tym momencie wskazywanie błędów takie przemocowe nic nie daje, oprócz tego, że jeszcze więcej ta osoba będzie musiała potem energii włożyć, żeby się podnieść z tego, a my tę energię moglibyśmy wykorzystać już na pracę, tak, konkretną pracę nad jakąś ale sprawą. Ale to słowo my jest tutaj dla mnie też takie fajne, że nie ty masz poprawić, tylko że ja ci w tym pomogę. No tak, bo my jesteśmy w tym razem, no. tak? To też jest, to jest właśnie ta część tej relacji. Jesteśmy, no jesteśmy tutaj jako mistrz uczeń, tak? Chociaż jejku, czy ja się czuję mistrzynią? Nie wiem, może kiedyś, ale generalnie nie, raczej czuję się tutaj absolutnie na równi z moimi wszystkimi kochanymi uczniami, więc rzeczywiście używanie takiego sformułowania mistrz uczeń może stwarzać przepaść, więc jakby tutaj zwłaszcza posługiwanie się słowem my podkreśla, że my jesteśmy jednak razem, jesteśmy na jednym poziomie. Tak, to na pewno pomaga też. Punkt trzeci. Nie wścieka się za brak umiejętności, rozumie. No i tutaj jest właśnie też to, o czym mówiłaś, że nauczyciel, który ma świetne umiejętności, tak, czy to wystarczy. No ktoś, kto ma świetne umiejętności i mu to przychodziło zawsze z łatwością, myślę, że będzie miał troszkę większy problem ze zrozumieniem, że komuś może coś nie iść tak jak po maśle. Więc tutaj jakby też takie zrozumienie, dlatego że ktoś ma inny poziom, teraz jeszcze nie osiągnął tego, co my, ale jest na dobrej drodze, tak? I takie właśnie cierpliwe rozumienie tego, że on po prostu jest jeszcze wcześniej na tej drodze, my jesteśmy już troszkę dalej, też sprawia, że taki uczeń czuje, że to jest możliwe do osiągnięcia, tak? Więc jakby tutaj też to rozumienie, że ktoś jeszcze nie ma czegoś, ale my teraz pracujemy nad tym i to będzie już wkrótce. To myślę, że jest coś, co też jest potrzebne. Daje czas na rozkwit efektów, to już rozmawiałyśmy o tym. Dużo tej cierpliwości tu potrzeba. Tak, trzeba, ale właśnie to też jest fajne, że można się samemu doskonalić, bo kształtowanie cierpliwości też się często mówi, że nie tylko nauczyciel uczy ucznia, ale uczeń też uczy nauczyciela, czy tak naprawdę nauczyciel dla mnie uczy się przy uczniu różnych innych kompetencji, tak? Jakby tutaj jest szansa na to, żeby się rozwijać, no to działa w obie strony. To jest jakieś takie dobre połączenie. Jeżeli tutaj to się toczy, nie wiem, to wtedy fajnie to działa. Ja też jak o tej cierpliwości mówisz, to mi tu przychodzi do głowy, że u podłoża tej cierpliwości, głębokiej cierpliwości, mogłoby być taki pogląd czy przekonanie nauczyciela, o którym już dzisiaj mówiłaś, czyli co to znaczy sukces, co to znaczy efekt w ogóle. Ty patrzysz na rozwój człowieka całościowo, że on może się ma 50 lat tego uczyć, nie? Że jakby spojrzeć z lotu ptaka na życie, no nie? I gdzieś tam w tej szkole muzycznej z lotu ptaka, no to my widzimy, że ta edukacja, no to jest taki bardzo krótki odcineczek i na końcu tego krótkiego odcineczku jakiś spektakularny efekt, nie? A ty bardziej tą edukację, ten rozwój przedstawiasz jako coś zlanego z rozwojem całości człowieka. Kropki rozsiane w ogóle i z góry się robi jakiś wzór, jak o tym mówisz, nie? I myślę, że dużo właśnie
cierpliwiej udaje się podchodzić do ucznia, kiedy się patrzy na jego rozwój tak z góry, jako na taki wzór i plan na całe życie tak naprawdę. Z pewnością. No i też właśnie wydaje mi się, że można czasem wpaść w taką pułapkę patrzenia na swojego ucznia, to właśnie bardziej w szkole, tam gdzie mamy te oceny, tak mamy te egzaminy co jakiś czas, jako ilość punktów, jaką uda mu się zdobyć. To jest trudne, to jest w ogóle temat na osobne spotkanie, ale generalnie punktowanie i gdzieś tam nawet czasem publiczne udostępnianie tych punktów jeszcze za moich czasów, tak. Chyba teraz już chyba tego nie ma na szczęście, Boże, i chwała Bogu, ale no generalnie myślę, że nie służy to niczemu dobremu. Takie trochę rankingowanie i ustawianie, kto najlepszy, kto najgorszy, a potem wszyscy się porównują i rozmawiają o tym, to no to nie do końca myślę, że tak powinno działać. Czyli uczniowie stali przed tą kartką i patrzyli o nieraz, tym, nieraz, niestety. No jakby to było jeszcze przed RODO. Teraz już chyba takie rzeczy się nie dzieją, ale no... Chwała RODO. Chwała RODO, tak. Dokładnie. W każdym razie, no myślę, że właśnie tutaj to skupienie bardziej na tym, o właśnie, nie porównywanie do innych uczniów, tylko do ucznia sprzed na przykład poprzedniego egzaminu, jeszcze sprzed roku, tak? Jakby tutaj widzimy tak naprawdę ten rozwój. Niech ten uczeń nie patrzy, niech on się nie przejmuje tym, że ktoś miał pół punkta więcej, dwa punkty więcej, a ktoś trzy mniej. Niech on patrzy na siebie, niech on spojrzy na to, czy on sam się rozwija. Takie tutaj informacje szczegółowe. One mogą być między mistrzem i uczniem i myślę, że to byłoby w porządku. Tak jakby tu się dzieje ten proces. Nie publicznie, nie przy tym rankingu, tylko tu się, w sali zamkniętej, tu się dzieje proces. My potem oczywiście się chwalimy efektami, tak, ale sam proces dzieje się na zajęciach. Mamy dalej na przykład punkt podchodzi do nauki z uśmiechem. To jest, jestem tego dobrym przykładem. Nie no, śmieję się oczywiście, staram się. Jakby wiadomo, no różnie bywa, ale generalnie uśmiech jest bardzo wspierający. To ja widzę po sobie i z własnego doświadczenia widzę, że jeżeli ja jako uczennica, gdybym wchodziła do sali, za każdym razem widziała uśmiechniętego nauczyciela czy nauczycielkę, to zupełnie z innym nastawieniem już chyba wtedy takie dziecko. Myślę, że dzieci potrzebują tego. Dzieci potrzebują tego, żeby dać im też takie wsparcie, żeby miał komfort. No i generalnie myślę, że dorośli również tego potrzebują, żeby w jakiejś takiej komfortowej atmosferze po prostu spędzać czas, tak jakby, żeby nie było poczucia, że tutaj, nie wiem, jesteśmy za karę, albo nie wiem, nikt nie chce tutaj być, a wszyscy się zmuszają do tego, żeby grać, tylko że no jesteśmy tutaj, bo chcemy tego. Tak. To też jak na przykład nauczyciel ma tego dnia zły dzień, to żeby otwarcie komunikował dziecku, że to nie jest jego wina na przykład. Tak, albo że to nie jest o dziecku, no nie. Tak, bo czasem właśnie bardzo łatwo jest przyjąć, że aha, no to moja wina, to ja tutaj źle gram i to dlatego nauczyciel jest na przykład zły albo ma zły humor. Więc rzeczywiście tutaj taka otwartość, no, też myślę, że... świadomość nauczyciela, nie? Tak, no to wymaga zaangażowania ze strony nauczyciela. Właśnie tutaj z tego wszystkiego wynika, że to nie jest wcale takie proste, ale można, naprawdę. Nie da się udawać. Tak. Nie? Okej, no i tutaj mamy jeszcze punkt o zaangażowaniu. Tak, to może to zaangażowanie też można w takim kontekście naświetlić właśnie co do tych uczniów zdolnych, niezdolnych czy mniej zdolnych, jeśli już musimy tak o nich mówić, że no właśnie, czy tylko ci najzdolniejsi są godni tego zaangażowania. Jakby mi się wydaje, że właśnie może bardziej ci mniej by potrzebowali tego zaangażowania, że może właśnie gdyby im pokazać, że są warci tego, żeby im poświęcić swój czas i dużo zaangażowania, to oni by mieli jeszcze większą motywację, właśnie tutaj jakby motywacyjne sprawy się nam wyłaniają, że oni by mieli jeszcze więcej motywacji tego, żeby chcieć, tak? Żeby chcieć pracować i jeszcze się bardziej postarać. No i ostatni punkt. Docenianie. To jest też bardzo ważne. To jest coś, o czym ja też bardzo często sobie muszę sama przypominać. Bo niestety przyjęło się trochę tak, że nauczyciel to jest ten, który wskazuje błędy, prawda? Tutaj popraw czerwonym, to, tutaj coś tam. Tak, najlepiej czerwonym. Tu, kolor miłości. No. Tak, dokładnie. Tu popraw to, tu tamto, tego nie umiesz, tu za mało ćwiczysz i bla, bla, bla. Tak. Ale jeżeli chodzi o docenianie, no to jednak wydaje mi się, że duża część z tego, co jednak uczniowie przynoszą na zajęcia, to są dobrze zrobione rzeczy. To są ten czas poświęcony na ćwiczeniach, te efekty, które mają i myślę, że też dobrze jest pokazać im, że my to widzimy,
tak, że my widzimy to, że oni pracują, że widzimy to, że chcą. I takie docenienie może dodać skrzydeł po prostu, tak? Jeżeli ktoś, załóżmy, przez 10 lekcji z rzędu słyszy, że to jest źle, tamto źle, tamto źle, no to po tej 11 może już przyjdzie zrezygnowany, może nawet wcześniej, albo nie przyjdzie w ogóle. No właśnie, i już nie będzie chciał nic robić. A jeżeli na przykład się dowiemy, w jaki sposób można przekazywać krytykę, no bo można na przykład chociażby, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa, coś z kanapką było, tak, że jak chcemy komuś coś powiedzieć, to można to ładnie opakować w taki sposób, dokładnie, w taki sposób, żeby nie sprawić chociażby takiej przykrości tej osobie, tak, żeby docenić to, co ona potrafi, to, co robi. I myślę, że metod jest naprawdę bardzo dużo, tylko też trzeba chcieć się dowiedzieć, właśnie też zaangażować w swoje własne dokształcenie. I taki nauczyciel, który będzie wiedział, jak przekazywać krytykę w taki sposób, żeby nie zrażać ucznia do dalszej pracy, no też będzie miał fajny odzew na to. Tak, myślę, że właśnie to docenianie to jest... Jest różnica pomiędzy docenianiem a chwaleniem. Też chciałam może to powiedzieć. I ja przynajmniej tutaj rozróżniam. No bo chwalenie to może być takie właśnie, że... A, to cię pochwalę, to ci powiem cokolwiek, żeby tylko powiedzieć coś miłego, nie? Że coś miłego, to cię pochwalę. A wydaje mi się, że docenianie, no to rzeczywiście tutaj jest ta cena w środku, nie? Jakby tutaj to jest coś cennego. Czyli w tym. Ty w to wierzysz, jak ja wierzę w to, bo to jest coś cennego, co ty mi tutaj przynosisz na zajęcia, ja to docenię. Więc jakby dla mnie bardziej wolałabym mówić o docenianiu niż o chwaleniu. No bo pochwalić można kogoś na przykład, nie wiem, no ładną masz sukienkę dzisiaj, ale czy to ma związanego coś ze skrzypcami? No nie za bardzo, tak? Ale mogę cię docenić za to, że nawet jeżeli przez cały ten tydzień, nie wiem, etiuda ci nie szła, to ty pomalutku do przodu próbowałeś dalej ćwiczyć małymi fragmentami i mamy na przykład efekt tego. Ja to bardzo doceniam. Czyli nauczyciel ma być autentyczny. Oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że no... Chyba też prędzej czy później ludzie się zorientują, w sensie uczniowie, czy to dzieci, czy dorośli, jeżeli to będzie takie właśnie puste trochę chwalenie, a nie właśnie takie docenianie prawdziwe, więc tak, autentyczność to jest bardzo ważne, fajnie, że to dodałaś. No tak, podsumowując twoją misję, mi się tutaj dwie drogi tej misji jakoś ujawniły, czyli pierwsza to taka no, próba odejścia od tego przekonania twórczości wybitnej, że ona jest zarezerwowana tylko dla takich jednostek 5% uczniów szkoły, tak. I, o których się mówi, a resztę nie pamiętam. A druga misja to, że droga jest już celem samym w sobie. Tak, dokładnie. I właśnie, żeby pamiętać o tym, że między tymi sukcesami, między tymi punkcikami tam jest dużo, dużo czasu tam potrafi być i że to też warto. Warto się tym ucieszyć i warto też to docenić. Kiedy był taki czas właśnie, kiedy ja sama miałam takie, wiesz, rozterki właśnie muzyczne swoje, którą drogą pójść, czy tutaj, wiesz, przebranżowienie, czy dalej, czy coś, to myślałam sobie o tym w takim kontekście, że jakby... Zawsze, kiedy bierzesz pod swoje skrzydła kogoś, to tak naprawdę, i towarzyszysz mu właśnie w tej drodze, to tak naprawdę zaczynasz się stawać częścią jego, no może ktoś powie sukcesu, tak, ale bardziej chodzi, że zaczynasz się stawać częścią jego tego muzycznego, czy warsztatu, czy po prostu jego muzycznej drogi. I później, kiedy na przykład taka osoba rzeczywiście zaczyna mieć jakieś, może nie, że efekty spektakularne, chociaż i tacy się zdarzają, czy konkursowe, czy tak dalej, po prostu zaczyna mieć efekty, zaczyna cieszyć się z tego, co osiąga, to te wszystkie osiągnięcia, tak, różnego rodzaju, jakie one mogą być, są również twoimi, tak? Czy jakby ty zaczynasz czerpać to, co zainwestujesz, można powiedzieć, że zainwestujesz swój czas, swoje zaangażowanie, swoją wiedzę, inwestujesz w ucznia, czy jakby oddajesz mu, dzielisz się tym, może to jest nawet lepsze słowo niż inwestycja, ale dzielisz się po prostu swoim doświadczeniem, to do ciebie potem wraca pomnożone i to jest piękne uczucie. Jakby to jest coś, co mnie mega napędza i co mi daje siłę do tego, żeby... I jakby no... To jest jakaś forma miłości, nie? Tak, takie pedagogiczne jak najbardziej. No właśnie to, co wcześniej mówiłam, że trochę tak pedagogicznie, może nawet ta miłość rodzicielska. Tak, to jest taki twój... Nie wiem, tak się czasem mówi o pokoleniach kompozytorów na przykład, że jest dziadek kompozytor, syn kompozytor, wnuczek kompozytor. No to jest to pewnego rodzaju rodzicielstwo, tak? Ty przyjmujesz kogoś jako ten mistrz i wypuszczasz później jako swoje dziecko, tak? Takie muzyczne. Ja bym chciała też na koniec tutaj zaproponować list do nauczycieli, który również wy, słuchacze, możecie przyjąć lub nie, to jest też wasza decyzja.
pisząc go, inspirowałam się listem do rodziców, który napisał Wojciech, psycholog Wojciech Eichelberger. I pomyślałam sobie, że właśnie no, porównując tą drogę rodzicielską i nauczycielską, że ma tak w sobie wiele wspólnego. Drodzy nauczyciele, będąc dzieckiem, nie zdawałem sobie sprawy, że to, jak mnie traktowaliście, to, co było we mnie w waszym zachowaniu raniące, nie świadczy o mnie. Ale świadczy o tym, że nie potrafiliście inaczej ze względu na swoje niezaleczone rany. Ucząc się od was, nie przyszło mi do głowy, że mogłem być inaczej, lepiej traktowany. Dzisiaj wiem, że należały mi się miłość, troska, szacunek. Patrzę na wasz trudny los ze współczuciem. Obiecuję sobie i wam, że od tej pory zamiast żyć z poczuciem krzywdy, niewiarą w siebie, z przekonaniem, że nie nadaje się, by grać na instrumencie lub tworzyć, zacznę dążyć do spełnionego i szczęśliwego życia. Więc z tym trochę wzruszającym akcentem chciałabym zakończyć ten podcast i Tobie też dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie, no i w ogóle za takie, wiesz, podzielenie się tutaj muzycznymi doświadczeniami z obu stron. To myślę, że bardzo ciekawe bardzo doświadczenie. Bardzo wzbogacające, myślę, nie tylko mnie, ale również tych, którzy słuchali. A może mamy jakieś nauczycieli tutaj wśród słuchaczy, którzy też chcieliby się podzielić swoimi sposobami na właśnie takie wspierające tutaj podejście do uczniów. I do usłyszenia. Do usłyszenia.